4, 3, 2, 1. Ja mam na imię Adrian. Jest pani nową nauczycielką matematyki. Ile lat pracuje pani w zawodzie? No już w tym roku minie 21 lat, jak zaczęłam pracę jako nauczyciel. A dlaczego akurat matematyka? Myślę, że to wynika trochę z moich predyspozycji. Zawsze mnie pasjonowały nauki ścisłe, zawsze pasjonowała mnie nauka liczby i wielki świat, który matematyka przede mną roztoczyła. Ostatnie pytanie, troszkę luźniejsze, dla żartu można powiedzieć. Dlaczego uczniowie nie przepadają za matematyką? Dlaczego nie przepadają za matematyką? Dokładnie. Myślę, że dlatego, że matematyka wymaga dużej systematyczności. No, nikt nie lubi tak z dnia na dzień wszystkiego powtarzać. Dziękujemy. Na początek jakby ksiądz mógł nam się przedstawić i powiedzieć, z jakiej parafii pochodzi. Nazywam się ksiądz Marek Dyło, pochodzę z parafii Linik tutaj w Gorlicach. Czy miał ksiądz wcześniej styczność z młodzieżą w wieku licealnym? Tak, miałem. Było to już parę lat temu. Ja się uczyłem w liceum ogólnokształcącym. A teraz pytanie bardziej humorystyczne. Czy ksiądz nosi coś pod sutanny? Oczywiście. Co to może być na przykład? Dużo różnych rzeczy. Może w kieszeniach, czy buty, czy spodnie, wszystko. Myślę, że tyle informacji nam wystarczy. Dziękuję bardzo. Czy mógłby się pan przedstawić i powiedzieć, czy uczy pan jedynie przedmiotów zawodowych? Nazywam się Janusz Janik. Nie tylko zawodowy, ale uczę też fizyki w klasie pierwszej i drugiej. Następne pytanie będzie się odnosiło do tego, jakie pan ma zainteresowania i pasje? Grafika komputerowa, a taką pasją poza zawodem to jest rower. Rower, jakieś wycieczki? Też, ogólnie. Na koniec może nam pan powiedzieć jakieś swoje najciekawsze wspomnienie ze studiów? Najciekawsze to ma te, które nie pamiętam, a też dobrze koledzy wspominają. Dokładnie. Myślę, że tak, bo takich ciekawszych, no, nie wiem, ma zdanie egzaminu czy w pierwszym brzmi. I myślę, że na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Witam pana. Jest pan nowym nauczycielem języka angielskiego u nas na Górce. Czy może pan powiedzieć parę słów o sobie w języku angielskim? Yes, hello, nice to meet you. Welcome to our school at Wolka. My name is Paweł Staba. I like different kind of music. I like teaching. I like working with teenagers. I like working with young people. And I hope our work will be fruitful. So thank you for your nice words. Dziękuję. A teraz jeszcze prosimy, aby pan pozdrowił wszystkich uczniów. Także w języku angielskim, jest pan jednak nowy i musimy sprawdzić. Okay. I would like to say hello to all of our students in here. I hope our work, our cooperation would be great. And I wish you good luck during the whole school year. So thank you and good luck one more time. Thank you. Dziękujemy ślicznie, a was, drodzy słuchacze, zapraszamy na kolejne odcinki.